generalnie. Najważniejsze, że ten sparing się po prostu odbył i to się odbył w dobrych warunkach, jak na tą pogodę, co mamy na zewnątrz, bo rzeczywiście Ożarów tutaj przygotował nam boisko super. Zielone, zero śniegu, także rozegraliśmy. No wiadomo, że graliśmy z czwartoligowym zespołem, ale nieraz historie są takie, że nawet ciężko jest czwartoligowca pokonać, tym bardziej w takich rozmiarach, tak? No, 7 bramek strzelonych, czyste konto. No, wyglądało to na tle tego akurat rywala i na dzień wczorajszy dobrze. No, natomiast no, więcej coś będzie można powiedzieć po spotkaniach z Wisłą Puławy za tydzień w sobotę, gdzie spotkają się, powiedział, dwaj drugoligowcy i tutaj ta ocena tych poszczególnych zawodników, tych, którzy byli i są testowani w siarce, no będzie bardziej obiektywna. Na tą chwilę mamy 4 umowy podpisane z 4 zawodnikami, pozostali są po prostu na tzw. testach i tutaj dajemy sobie tam jeszcze tydzień czasu, żeby te sprawy wszystkie uporządkować. Bardzo blisko jest Janek Kowalski, który praktycznie przekonał mnie tymi dwoma sparingami do siebie i moja decyzja jest na tak. Natomiast co do młodych zawodników, jest tutaj Bartek Michalski z Korony Kielce i jest Piotr Tybulski z młodej ekstraklasy Widzewa. Bardzo ciekawi zawodnicy, tym bardziej, że obaj są młodzieżowcami. No, natomiast mówię, coś więcej mogę powiedzieć, jak dostaną szansę gry z drugoligowcem. Bo ta kadra w naszych planach miała być wcześniej już zamknięta, ale różne tam przeciągało się to, te niektóre rozmowy. Ja też muszę być naprawdę pewny swoich decyzji i wziąłem to na siebie, że tydzień jeszcze do soboty i ostateczna decyzja, ostateczna kadra już przed tym takim obozem dochodzeniowym, który się odbędzie od 7 lutego, mamy zamkniętą i koncentrujemy się na tym, co mamy. My szlifujemy, dogrywamy już formacjami, sprawy takie taktyczne i to tak będzie wyglądało. No, najbardziej mnie martwi tutaj uraz Bartka Madei, bo daliśmy sobie miesiąc czasu na przekonania, a w zasadzie w żadnym sparingu nie grał i nie zanosi się na to, żeby już w środę też zagrał. No, także tu będziemy musieli jakieś tam decyzje podejmować bardzo trudną, ale nic jeszcze tam nie chcemy więcej powiedzieć. Natomiast co pozostałych, to są tam urazy, ale bym powiedział bardziej takie chorobowe, przeziębienia grypowe, jelitówka jakaś i to tyle. Także nie ma tutaj obawy. Mam nadzieję, że za tydzień będziemy wszyscy w komplecie już. Tak, podpisałem 1,5-roczną umowę, tak więc jestem zawodnikiem Siarki Tarnobrzeg. Przede wszystkim myślę, że trzeba wybić sobie z głowy to, że możemy spać w ogóle, trzeba walczyć o każdy punkt i ciężko pracować, szczególnie teraz w zimowym okresie, żeby się dobrze przygotować do sezonu. Każdy zna sytuację Siarki, tak więc ciężkie jest zadanie, ale trzeba sobie w życiu cele stawiać i realizować je. No z Jackiem Kurantem graliśmy w Bełchatowie, a tu chłopców innych nie znałem, ale atmosfera jest dobra. Wszyscy chcą pracować, wszyscy na treningach się starają. Kierownik bardzo dobrze pracuje i pomaga także drużynie, tak więc jest okej.